Ten podły glut Spysiński. Fast and Furious actor Paul Walker died from a combination of traumatic injuries. Oglądaliście Szybkich Wściekłych? Lubicie, nie lubicie? Ja bardzo późno zacząłem oglądać. Tak naprawdę w tamtym roku zacząłem albo w tym roku zacząłem nadrabiać wszystkie części od początku. No i powiem wam, że żałuję, że nie oglądałem tego na bieżąco, ponieważ druga część chyba. Nie Tokyo Drift, tylko druga część Szybkich Wściekłych z Polem Walkerem. To jest taki film bardzo komfortowy, że w sensie włączasz, on sobie leci. Taki komfort movie, tak się mówi, comfort zone movie. Jakoś tak, że włączasz go, on sobie leci, nie musisz go w 100% oglądać. Leci sobie i masz takie, ok. Tak samo mam z serią Taxi na przykład. To też jest seria, którą włączam, leci i się czuję dobrze, nie? Ciepełka na serduszku, taki luz. Cudowna sprawa. A mangled mess on a road in Southern California. Reaction to the death of Hollywood actor Paul Walker, killed in a fiery car accident over the weekend. 30 listopada 2013 roku, dokładnie 10 lat temu, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął Paul Walker. Gwiazda Hollywood i gwiazda filmów, na których wychowały się całe pokolenia fanów motoryzacji. Po informacji o... Dlaczego zacząłem ten? Dlaczego sobie nadrobiłem wszystkie? No bo oczywiście jako fan Statana wychodziła w Fast 10 w tym roku, tak? Szybcy Wściekli 10. No i chciałem iść do kina, ale chciałem iść do kina oglądając wszystkie poprzednie części. I faktycznie mi się udało, bo był taki moment, że myślałem, że nie zdążę, a jednak zdążyłem obejrzeć wszystkie. Bo to było jakoś tak po mojej walce na fame była 10. Okazało się, że fajnie, że dałem radę obejrzeć. Fajna seria, kurczę, głupawa, z przymrużeniem oka, ale fajna. W przypadku Paula ja czułem się tak, jakby zginął mój przyjaciel, mimo że znałem go tylko i wyłącznie z wielkiego ekranu i wiem, że nie tylko ja tak miałem. Paul był zdecydowanie kimś więcej niż tylko aktorem kojarzącym się ze znaną serią filmów o samochodach. I dziś, w tą 10. rocznicę jego śmierci, chciałbym wam nieco przybliżyć jego postać. Okay. Zapraszam na film. Paul Walker urodził się 12 września 1973 roku w Glendale w Kalifornii. Natomiast wychowywał się w małym miasteczku Sunland, usytuowanym u podnóża kanionu Tujunga, który jest miejscem wręcz uwielbianym przez lokalnych miłośników szybkiej jazdy. Ale zacznijmy od samego początku. Walker swoją karierę w telewizji zaczął zasadniczo już jako niemowlę, bo już wtedy wziął udział w reklamie Pampersów. Paul jako dziecko brał również udział w różnych programach telewizyjnych, a w wieku 13 lat zagrał w swoim pierwszym filmie Potwór z szafy, w którym to nawet porwał go potwór. Przerażający potwór. No, przepraszam, że to musieliście zobaczyć, ale takie właśnie były początki kariery aktorskiej Paula Walkera. Późniejsze produkcje, w których brał udział, wyglądały już zdecydowanie lepiej. Paul był, można było oglądać potem już jakoś tak, a tych ostatnich totalnie nie mogę. No widzisz, mam syrenkę. Kumam, natomiast to wszystko zależy od tego, w jaki sposób się chyba podejść do tej serii. Bo na przykład ja oglądając Szybkich Wściekłych, wiesz, na przykład 10, dobrze się bawiłem. Dlaczego? Ponieważ poszedłem na typową rozrywkę, bez jakiegokolwiek sensu większego, bez patrzenia, czy to się by mogło wydarzyć, ta na pewno to się tak stanie, ta na pewno by przeżył, tylko oglądam, wyłączam mózg, odpalam full popcornu, ogromną kolę, siadam jak dziecko i się cieszę na seansie. To jest coś takiego. Paul powoli, choć skutecznie, wspinał się po stopniach kariery aktorskiej. Co ciekawe, ojciec Paula Walkera, po pierwsze, też nazywa się Paul Walker, a po drugie, jego życiową pasją były chopery. Natomiast Paul jako dziecko większość swojego wolnego czasu spędzał ze swoim dziadkiem. A jego dziadek w latach 60. ścigał się w fabrycznym zespole Forda. I przez dziadka właśnie, w życiu Paula, no widzisz, pojawiła się pasja do motoryzacji. W międzyczasie, w 1998 roku, Paul dostał swoją pierwszą rolę pierwszoplanową w filmie Postrzelone bliźniaki. Coraz więcej filmów w karierze Paula oznaczało oczywiście to... Tak, tylko co nie ma, ale dla mnie to jest tak, jak za gówniarza oni wyścigi, pany samochody, wow, a teraz lot w kosmos, tak. No kum, coraz więcej kum, pieniędzy rozumiem, na jego rozumiem. Koncie. Natomiast Paul nie był taki jak większość aktorów, nie kręciła go sława i wywiadów... To wiesz, ale to tak, ja jestem właśnie z tych drugich widzów, którym to nie przeszkadza na przykład. Bo na przykład, wiesz, jakbym miał się przyczepiać, no to bym nie mógł oglądać filmów ze Statanem na przykład, nie? Dr. Frozen. Siemaneczko, fajnie, że jesteś.
Nie mógł oglądać filmów ze Statanem, takich jak na przykład Transporter, bo tam też jest, wiesz, z przymrużeniem oka musisz oglądać, bo wiesz, bo tam, no musisz, bo jak nie, to cię będzie wkurzało, znaczy będzie wkurzało, bo nie będziesz mógł oglądać tych filmów, nie będziesz czepał przyjemności, nie? Także wiesz, także ja jednak, jak mam ochotę obejrzeć sobie, wiesz, coś luźnego, coś takiego, nad coś takiego nieambitnego. No nieambitnego, wiesz, że muszę się później rozkminiać i później, wiesz, chodzi za mną film 3 dni i muszę się zastanawiać nad swoim życiem. Transporter na przykład, no. To wiesz, to odpalam sobie, robię taki pstryk w mózgu, żeby wyłączyć czepianie się każdego absurdu i czerpię przyjemność, nie? Działał zasadniczo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy musiał to zrobić. Pierwsze zarobione pieniądze pozwalały mu spełniać swoje marzenia i surfować w różnych zakątkach świata. Lata 90. były momentem w karierze Walkera, który był kluczowy, bo od teraz tak naprawdę większość zależało od tego, jakie znajomości uda mu się nawiązać, jakie relacje uda mu się nawiązać i czy zostanie kiedykolwiek zaangażowany w jakieś hitowe produkcje. No i powiem wam, że mega się cieszę, że dzisiejszy... Adrenalina, dokładnie, tak. To jest, ja uwielbiam, tak uwielbiam oglądać ten film i tak uwielbiam włączać sobie ten film, że to jest hit, nie? Ja to obejrzałem Adrenalina pierwszy raz chyba w tamtym roku i od tamtego momentu ten film oglądałem albo w całości, albo że leciał, albo w kawałkach z 6 albo 7 razy, nie? To jest tak cudowna głupota, że po prostu cieszysz się i śmiesz się z kolejnych absurdów w tym filmie. W 2000 roku zadzwonił telefon z propozycją. Zadzwonił z propozycją wzięcia... Zajmował pani, że zostałeś. Myślałem, że poszedłeś. ...udziału nagrań w filmie, który miał okazać się jedną z najważniejszych produkcji w całej karierze Paula Walkera. I mówimy tutaj oczywiście o filmie Sekta. Sekta była ogromnym hitem, bo ten film z budżetem na produkcję w wysokości 15 milionów dolarów zarobił aż 50,8 miliona dolarów. Natomiast powodem, dla którego Sekta była jednym z najważniejszych filmów, w którym kiedykolwiek zagrał Paul Walker, był przede wszystkim fakt, że jej reżyserem był niejaki Rob Cohen. I tak się złożyło, że panom bardzo dobrze wspólnie pracowało się na planie zdjęciowym, więc Rob zadecydował o zaproszeniu Paula do swojej kolejnej produkcji. Inspiracją do powstania nowej produkcji miały być nielegalne wyścigi odbywające się w okolicach Nowego Jorku, które z końcem lat 90. Wyłączasz mózg, włączasz zabawę relaks, dokładnie tak, no. Były dosyć popularnym problemem. Mówimy tutaj oczywiście o filmie Race. W ogóle za 2 dni ma być premiera... Ma być premiera trailera do GTA 6. Ciekaw jestem. Ser X. W filmie miały być piękne tak kobiety, miały być szybkie samochody, miało być środowisko street racingów, które... O, aż bym sobie puścił. Aż chyba na telefonie sobie może puszczę przed spaniem, albo do spania. Szybki Wściekły 2. Wkręcić miał się policjant Tajniak i rola ta miała być rolą główną, która miała przypaść Eminemowi, który jednak tę propozycję odrzucił, więc finalnie powędrowała ona do Paula Walkera. By jak najlepiej przygotować się do roli, Paul nocami jeździł na zloty, przy okazji których odbywały się wyścigi, co trochę ukierunkowało go, jak chodzi o samochody, które naprawdę pokochał. Druga główna rola miała przypaść Markowi Sinclairowi, który jednak do tej pory znany był jedynie z ról epizodycznych. A w ogóle Van Damme miał być pojawić się w serii Szybcy i Wściekli, ale ten oto pan powiedział, że jednak go tam nie chce. A szkoda. Więc absolutnie nikt nie miał pojęcia, czy dobrze on poradzi sobie z tak dużą rolą. Swoją drogą, Marka Sinclaira pewnie możecie bardzo dobrze kojarzyć jako Vina Diesla, ale mało osób wie, że Vin Diesel to nieprawdziwe imię i nazwisko. Zmierzam z tą wypowiedzią przede wszystkim do tego, że Universal Pictures podjęło bardzo ryzykowną decyzję, inwestując 38 milionów dolarów w film, w którym nie było tak naprawdę żadnego znanego aktora. Chyba najbardziej znanym nazwiskiem w tym filmie było nazwisko Paula Walkera, który w 2001 roku wcale nie był znaną osobistością. Do ostatniego momentu przed premierą filmu studio zastanawiało się nad zmianą tytułu. Premiera za kilka dni, a premiera pewnie za 3 lata. U tego filmu. Nie, w przyszłym roku ma być premiera. Zastanawiali się nad Racer X, zastanawiali się nad Redline, nad Race Wars, nad Street Wars. Natomiast finalnie decyzja padła na The Fast and the Furious, czyli Szybcy i Wściekli. Let's go for a little while. Film okazał się być ogromnym sukcesem. Pierwsze opinie były na tyle zachęcające, że niemal od razu po premierze rozpoczęto pracę nad sequelem. Film zarobił 207 milionów dolarów, a skoro pojawiły się duże pieniądze, to raczej naturalnym było to, że aktorzy, którzy wzięli udział w nagraniach pierwszej części tego filmu, chcieli dostać więcej pieniędzy za zagranie roli w drugiej części tego filmu. Vin Diesel, to znaczy, przepraszam, Mark Sinclair nie dostał angażu w drugiej części Szybkich i Wściekłych z uwagi na zbyt wysokie wymagania finansowe, natomiast Paul Walker zgodził się na to, by zagrać
zagrać w drugiej części za dokładnie takie samo wynagrodzenie, jak przy okazji pierwszej części, co trochę już pokazuje odnośnie tego, jakim był on człowiekiem. Zamiast Vina Diesla w drugiej części sagi pojawił się Tyrese Gibson, a film... Właśnie ten film. To jest bardzo, bardzo luźniutki film. Zarobił jeszcze... Chociaż Tokyo Drift tak samo. ...więcej niż pierwsza część. Przy budżecie 76 milionów dolarów udało im się wypracować przychód na poziomie 236,4 miliona dolarów. Nie miałem pojęcia, że aż takie kwoty. Wydawałoby się, że to fantastycznie i że bardzo dobrze wróży do przyszłości tej serii. Natomiast Universal Studios stwierdziło, że skoro przy okazji drugiej części zmienili jednego z głównych aktorów i film zarobił jeszcze więcej, to przy okazji trzeciej części sagi Szybkich i Wściekłych wymienią absolutnie wszystkich, by zapłacić im jak najmniej, a samemu zarobić przy tym jak najwięcej. I tak właśnie powstał Tokyo Drift, który prawdopodobnie zawsze... To jest dobry film. Mógł się wam wydawać jakoś... Znaczy fajny. Znaczy dobry. Fajny. Dziwnie odstającą od całej reszty częścią. Więc teraz już wiecie, jaka była tego wszystkiego geneza. No tak, pewnie część z was powie, że przecież w Tokyo Drifcie na chwilę pojawił się Vin Diesel pod koniec filmu. No i owszem, pojawił się, ale sceny z nim zostały dograne dopiero w momencie zrecenzowania tego filmu przedpremierowo przez testowych widzów. Finalnie Tokyo Drift zarobił nawet mniej niż pierwsza część Szybkich i... Dwójka takich filmów na sobotę wieczorem, taki relaks, dokładnie. Wściekłych, więc można dokładnie powiedzieć, że ten film dla Universala był niejako klapą. Paul Walker był zniesmaczony tą całą sytuacją z Universalem, no bo on przy okazji drugiej części Szybkich i Wściekłych poszedł Universalowi na rękę, w zamian za co przy okazji trzeciej części otrzymał od nich zupełnie nic. Paul Walker kontynuował więc swoją karierę, występując w takich produkcjach jak Błękitna Głębia, Potęga Strachu czy Podwójna Tożsamość. Na tym etapie już z pewnością można było powiedzieć, że Paul Walker był milionerem, natomiast nie wsiąkał on w typowo hollywoodzkie towarzystwo. Nie pokazywał się na ulicach Los Angeles, nie lansował się za kierownicą swojego super samochodu. Zamiast tego w kolekcji Paula znajdowały się stare BMW, stare Nissany czy na przykład Toyota Tundra, którą uwielbiał jeździć na co dzień. W wolnym czasie Paul uwielbiał ścigać się po torze i był prawdziwym fanem motoryzacji. Torze fajnie, poza torem giga słabo. Swoją drogą, ci z was, którzy myślą, że Paul Walker to tylko JDM, co powiecie na to, że Paul Walker w swojej kolekcji miał E30, 5 sztuk E36 oraz E46 i E92. Kolekcjoner. Którymi się ścigał. I przy okazji, jeżeli oglądaliście nasz film na temat historii Nissana Skyline'a, to może być dla was nieco zaskakujący fakt, że Paul posiadał swojego legalnie zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych Nissana Skyline'a GTR R34, bo przecież te samochody tam były nielegalne. Natomiast w Stanach swego czasu pojawiła się firma Motorex, która profesjonalnie zajmowała się właśnie rejestracją Skyline'ów na terenie USA. Jest to firma, z którą wiąże się dość duża afera, ale to jak coś może być tematem na jakiś osobny odcinek. Wracając do Szybkich i Wściekłych. Po tym, gdy Universal przeczytało opinię na temat Tokyo Drifta, mówiące o tym, że sama w sobie część nie do końca podobała się odbiorcom, natomiast pojawienie się Vina Diesla na samym końcu filmu dało nadzieję na lepsze kolejne części, sprawiło, że Universal miał tylko jedną słuszną decyzję do podjęcia. Zatrudnienie starej obsady do kolejnej części. Dlatego też w czwartej odsłonie sagi pojawił się Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez czy Jordana Brewster. I co? Film był ogromnym hitem. 360 milionów dolarów przychodu, co oznaczało, że Paul Walker stawał się jeszcze bogatszy, ale znowu nie kupił on sobie żadnego super samochodu. W 2010 roku miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi na Haiti, w wyniku którego 200 tysięcy osób straciło życie. Wtedy też Paul Walker stwierdził, że będąc osobą dość majętną, posiadając taki przywilej, jego moralnym obowiązkiem jest niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji. 5 dni po trzęsieniu ziemi Walker był na Haiti wraz z grupą wolontariuszy, by pomagać poszkodowanym z najpotrzebniejszymi środkami i wyrobami. I co ważne, całe to przedsięwzięcie było finansowane z prywatnych środków Paula Walkera. Po powrocie natomiast Paul Walker założył fundację Reach Out Worldwide, której zadaniem było niesienie pomocy w regionach dotkniętych. Fajnie, jak ktoś nie musi czegoś robić, a robi. Teraz. Przez kataklizm. Przez pierwsze 2 lata fundacja była finansowana wyłącznie z prywatnych środków Paula Walkera, natomiast później zaczęła organizować charytatywne zloty motoryzacyjne, podczas których zbierane były pieniądze dla potrzebujących. Piąta część Szybkich i Wściekłych była największym sukcesem do tej pory. Film zarobił 626 milionów dolarów. Szósta część Szybkich i Wściekłych, wydana 24 maja 2013 roku, była jeszcze większym sukcesem. 788 milionów dolarów. Pół roku po premierze największego filmowego hitu, w którym kiedykolwiek wziął udział Paul Walker, odbywał się zlot charytatywny organizowany przez jego fundację, podczas którego zbierane były środki dla osób poszkodowanych przez tajfun Haiyan. Po zlocie Walker wsiadł na prawy fotel Porsche Carrera GT swojego biznesowego partnera, Rogera Rodasa, i nadeszła tragedia. Fast and Furious actor Paul Walker died from a combination of traumatic injuries and burns. Przy prędkości około 140 km na godzinę po nierówności na drodze samochód wpadł w poślizg, uderzając w słup i niemal od razu stając w płomieniach. Zarówno Paul Walker, jak i Roger Rodas zginęli na miejscu.
Paul Walker miał jedną córkę, Meadow Walker. I nie wszyscy wiedzą o tym, jak bliskie i jak prawdziwe były relacje pomiędzy Paulem Walkerem, Vinem Dieselem czy Tyrese Gibsonem, bo prawdopodobnie część z was nie wie, ale Vin Diesel jest ojcem chrzestnym córki Paula Walkera. Dwa lata temu Meadow brała ślub i Vin Diesel odprowadzał ją do ołtarza. To jest super, nie? Gdyby Paul Walker żył dziś, miałby 50 lat. Jego życie zakończyło się stanowczo zbyt szybko i zbyt brutalnie. Zginął odjeżdżając z charytatywnego zlotu, podczas którego były zbierane pieniądze dla ofiar tragedii. Ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie sądziłem, wiedziałem o tragedii, wiedziałem, jak się kończy ten film. Nie sądziłem, że będę płakał na tym filmie, na tej części. Płakałem jak bubr.